another dry, sun-filled week coming your way, Night City. But soak in that sun while you can. There's a cold front moving in. Prepare for cooler conditions. Zachciało się lepszego świata, co? Jesteś V, prawda? Znalazłeś mój databank? Dobrze cię słyszeć. Rozumiem, że paramedycy poskładali cię do kupy. Jak widzisz. Choć gdyby nie ty, nie mieliby czego zbierać. Nie miałam okazji podziękować. Był z tobą jeszcze jakiś Latynos, prawda? Przekaż mu moje wyrazy wdzięczności. Jackie nie żyje. O, przykro mi. Czy to przeze mnie? Nie, przez Arasakę. Zginął niedługo po tym, jak cię uratowaliśmy. Miło, że o nim pamiętasz. Udawałby, że go to nie obchodzi, ale tak naprawdę byłby dumny. Ex-gangster od siedmiu boleści. No, ale my żyjemy nadal. Na czym stanęliśmy? Pytałam o databank. Od razu do sedna, co? Znalazłem go. Niespodzianka. Był w Norze Kosiarzy. Sandra? Jesteś tam? Tak, po prostu odkąd się dowiedziałam, że mnie u nich znalazłeś, wszędzie ich widzę. Podejrzewałam, że mogą go mieć, ale podejrzenia, a wiedza to dwie różne rzeczy. Próbowałam sobie wmówić, że już nic mnie z nimi nie łączy. Masz platynową kartę Trauma Team. Z nimi nie zginiesz. Drugi raz nie dasz sobie wcisnąć blokera sygnału. Za pierwszym razem też tak myślałam. Ale może masz rację. Było, minęło. Trzeba jakoś zapomnieć. Teraz mam nowe zmartwienia. Coś, o czym powinienem wiedzieć? Nieważne. Przenieś nośnik do mojego mieszkania. Wysłałam adres. Jasne. Judy, no i jak? Masz plan? Żebyś wiedział. Przyjdź do mnie wieczorem, to wszystko omówimy. Będą Tom i Roxanne. Są po naszej stronie. Będzie też Majko. Jak ją przekonałaś? Wymyśliłam petardę. Wszystkiego się dowiesz wieczorem. Tylko powiedz, jaką pizzę lubisz. Lubię taką o smaku karczochów i awokado. Może być też cukinia. Luksusowo. No, to widzimy się wieczorem, tak? Jasne, będę. Sandra? To ja, V! Mam twój databank! Sandra? Odezwij się! Jesteś sam? Nic cię nie stracił? Jak widzisz. Wchodź. Nie lubię zostawiać otwartych drzwi. Aż tak się boisz kosiarzy? Moja znajoma mówiła, że nie będziesz niczego pamiętać. Kosiarzy? Nie, tu chodzi o... Zresztą mniejsze. Gdzie databank? Nie chodzi o kosiarzy? Więc o kogo?
Czy to ważne? Wybacz, ale nie płacę ci za zadawanie pytań. Uratowałem ci życie. Nie uważasz, że jesteś mi coś winna? Z tego, co mi wiadomo, dostałeś za to pieniądze. Byłam po prostu jednym z twoich zleceń. Możemy wrócić do databanku? Trzymaj. Jest cały i zdrowy. Nie musisz się tak przejmować. Może muszę, a może nie. To zależy. Również od ciebie. Powiedz, sprawdziłeś może, co właściwie na nim jest? Nie. Niby po co? Nawet go nie ruszyłem. To bardzo ciekawe, bo jakiś czas temu zauważyłam, że sygnał namierzający znów się pojawił. Wygląda na to, że ktoś uruchomił databanka. Skoro uruchomił, to i użył. Dobra, nie będę ściemniać. Sprawdziłem go, wiem wszystko. Tak myślałam. Co zamierzasz z tym zrobić? Pogratulować i życzyć dalszych sukcesów. Hakujesz Night Corp? Szanuję. Ja... dzięki. Jeśli rzeczywiście zrealizują ten projekt... Każdy będzie mógł zostać ich potencjalną marionetką. Bałaś się, że ktoś od nich może mnie śledzić. Zgadłeś. Night Corp ma solidne zabezpieczenia. Blackouter i Fireshaft mogą się schować. Musiałaś napisać kilka niezłych demonów. Spakowałaś je impem? Nie lewiatanem. Trzypak to jednak trochę za mało, jeśli porywasz się na Night Corp. Żeby wykorzystywać AGI do warunkowania pracowników? Przerażające, co? Vi. Mogą to zrobić z każdym. To jest dopiero przerażające. Dzięki za pomoc, trzymaj. Dołączyłam też mały bonus dla kolegi po fachu. Dobrze spotkać żywy dowód na to, że nie siedzę w tym sama. Dzięki i powodzenia. Cześć, Vi. Wejdź. Pizza stygnie. No jesteś. Siadaj sobie. To jest Roxanne. Pracuje w domu lalek najdłużej z nas wszystkich. Cześć. Witaj. Miło cię poznać. Słyszałam o twoich wyczynach w chmurach. Nigdy bardziej nie żałowałam wzięcia wolnego dnia. Zjedz tę pizzę, skoro musisz, ale potem wychodzimy. Też się przyjaźniłaś z Evelyn? Tak. Zrobiłam jej awanturę, kiedy wróciła do chmur. Bo przecież miała się wyrwać. Miała być tą, której się udało. Ale w głębi serca cieszyłam się, że znowu jest. Teraz jest mi głupio. Przyszłaś tu, bo chcesz się zemścić za to, co ją spotkało. To też, jasne. Ale chcę też normalnie pracować. Bez strachu, bez przymusu. Nigdy nie pozbędziesz się tego smrodu trupa. Ty się na tym znasz, prawda? Wiesz, czym to wywabić? Widzę, że subtelność przychodzi ci naprawdę naturalnie. Dziwne, bo cholernie dużo pracy w to wkładam. Swoją drogą, Forrest nie przyszedł dziś do pracy, ani wczoraj.
kurwa. Ciekawe czemu. I więcej już nie przyjdzie. Nie udawaj, że nie wiesz czemu. Nie mam pojęcia czemu. Dobrze to zapamiętaj. Skończyliście te wylewne powitania? Rewolucja sama się nie zaplanuje. Zmodyfikowałam chip behawioralny. Wyposaży dowolną lalkę w system odruchów mięśniowych. Krótko mówiąc, będzie potrafiła walczyć jak solo. Pasjonujące. Proszę, czego się można nauczyć obrabiając pornole u moksów? Możesz wyjść na zewnątrz? W tym mieszkaniu się nie pali. Wywietrzysz sobie. Dobra, stanę dalej. Ciało reaguje tak, jakby wykonywało dobrze wyuczone sekwencje ruchów. Przetestowaliśmy to już z Tomem. Impulsy z chipu nadpisują naturalne odruchy, więc wprowadzają człowieka w stan podobny do cyberpsychozy. Ale przecież to samo dzieje się z nami, kiedy jesteśmy z klientem. Umiejętności Solosa to nie są tylko odruchy. To cały proces decyzyjny i logistyczny, który odbywa się w ułamkach sekund. Rezultat miesięcy, nawet lat wprawy. Wątpię, żeby twój chip to zapewniał. Pewnie masz rację, ale nie widzę innego wyjścia. Alternatywą jest szkolenie ludzi, a na to nie mamy czasu. Nie uwierzę, że ten tech ma same zalety. Jakie są zagrożenia? Pełny tryb bojowy może uruchomić się samoistnie w obliczu zagrożenia. Nie umiem tego obejść. Nic więcej? Nie wiem, żeby to stwierdzić, trzeba by wielu miesięcy testów na większej ilości obiektów. Jest jeszcze moralny aspekt. Można zamordować człowieka i nawet tego nie pamiętać. No dobra, muszę to zobaczyć. Nareszcie ktoś to powiedział. Tom? Te sekwencje ściągnęłam z Braindance'ów o Kung Fu. Nieźle. Całkiem nieźle. Sam raz na bazar w Kabuki. Zanim zaczniemy rozmawiać na serio, chcę zobaczyć, jak to działa w praktyce. Przecież właśnie widziałaś. Widziałam sztuczkę. Chcę zobaczyć walkę. Mamy tu specjalistę od lania po mordzie. Chcę zobaczyć, jak z nim sobie poradzi. Vi. Tylko mi nie rozniesie mieszkania. Lubię je. No, jazda! Możesz. No co tam, słyszysz mnie? Co ja potrafię? Widziałyście? Muszę poćwiczyć kardio. Zadowolona jesteś? Bardzo rzadko, ale ta próbka mi wystarczy. Dobra, do rzeczy. Macie siły zbrojne w postaci trojga mięśniaków i jednej techniczki. Co dalej? Plan jest taki. Obezwładniamy ochroniarzy i wszystkich Tigersów. Wyprowadzamy ich z budynku. Krótko mówiąc, przejmujemy chmury. Bosom stawiamy ultimatum. Będziemy im płacić procent, ale żaden nie ma prawa więcej pokazać gęby w klubie. Ani tym bardziej o niczym decydować. Tak właśnie myślałam. Szalony, krótkowzroczny plan. Nie widzisz dalej niż jeden krok do przodu. Zabicie paru łebków z ochrony niczego nie załatwi. Tigersi przyślą nowych. Trzeba zdjąć Hiromiego Sato. Hiromi? Kto to jest Hiromi? To on tak naprawdę zarządza chmurami. Rzadko bywa na miejscu, ale wie o wszystkim, co tam się dzieje. Tigersi mu ufają i liczą się z jego zdaniem, bo jest jednym z nich. Jeśli go przekonamy, w co wątpię, albo jeśli go zastraszymy, szanse są dużo większe. Gdzie znajdziemy tego Hiromiego? W jego apartamencie w megabloku H8. Mieszka na ostatnim piętrze, rzadko wystawia nos poza swoje szklane ściany. Ale ja znajdę sposób, żeby cię tam wprowadzić. Tom i Roxanne idą z nami do Hiromiego?
Nie, przecież właśnie o to chodzi, żeby uderzyć na dwa fronty. Oni w tym czasie zajmą się ochroniarzami w chmurach. Zmasowany atak. Podoba mi się. Ten plan może się udać. Maiko, rozumiem, że ty też w to wchodzisz. Inaczej nie traciłabym czasu na tę rozmowę. No to jak, Vi, Tom, Roxy? Jesteście zdecydowani? Ja muszę to jeszcze przemyśleć. Nigdy w życiu nikogo nie zabiłam. A ja jestem z tobą. Vi? No weź, tylko się nie deklaruj. Poimprezowaliśmy, a teraz trzeba się zająć własnym tyłkiem. Możesz na mnie liczyć, Judy. Przecież już powiedziałem, że pomogę. Dzięki, Vi. Wybuchy wdzięczności zostawcie na później. Zorganizuję spotkanie z Hiromi i dam znać. Bawcie się dobrze. Pa, pa. Majko, zaczekaj. Podwieziesz nas? Jeśli nie będziecie do mnie mówić, głowa mnie boli. Cholera. Boję się, Vi. A propos wdzięczności, zdaję sobie sprawę, że takie rzeczy, o jakie cię poprosiłam, robisz zwykle za pieniądze. Wiem, że chcesz mi pomóc, ale jestem w stanie zapłacić twoją pełną stawkę. To chyba uczciwe, nie? Judy, serio? Nie chcę więcej o tym słyszeć. Ale... Ani słowa. Hej. Wszystko okej? Vi? Źle wyglądasz. Co to było, Vi? Jesteś chory? Już mi przeszło. Nie ma o czym mówić. Jest już późno, to jesteś zmęczony. Możesz przespać się na kanapie. Dzięki, Judy. Nie ma sprawy. Czuj się jak u siebie. Chcecie rozrywki? Co? Dam wam rozrywkę! Vi? To się nazywa zabawny zbieg okoliczności. Widzę, że jesteś w swoim żywiole. A wiesz, lubię dawać ludziom rozrywkę. Można powiedzieć, że mam w sobie coś z klauna. No, ciebie też trzeba trzymać z dala od dzieci. Dobrze powiedziane. To z tobą mam się bić? To zależy. Od czego? Czy chcesz dostać w pierdol? Jeśli tak, wykładaj kasę i jedziemy z tym koksem. A co z twoim granatem? A co ma być? Jest tam, gdzie zawsze. A, i co się stanie, jak w niego uderzę? Głupie pytanie. Zrobi to, co robią granaty, więc wiesz, dobrze to przemyśl. Daj mi chwilę, dobra? Ale chwilę, okej? Ludzie czekają. Dobra, przejdźmy do rzeczy.
Zapraszam, za mną. Gotowi? Możemy zaczynać? Aha, nie ma co przeciągać. Niech wygra najlepszy! Poddaję się! Poddaję! Koniec walki! Wygrywa V! To była dobra napierdalanka. Sztos V! Ubawiłem się po pachy. Twoja kasa. Masz. Zasłużyłeś sobie. Dzięki. Kawał z ciebie pojeba, wiesz, Ozo? A ty niby jesteś normalny? Nie zadzieraj nosa. Hej, wiesz, że ten granat kiedyś wybuchnie, prawda? Ja specjalnie w niego nie waliłem, ale ktoś inny. Pewnie, że wiem. Wszyscy kiedyś zginiemy, V. Przynajmniej jak mnie szlak trafi, to będą fajerwerki.